Koło czołgiści! Z tej strony Multi i dziś witam Was tym epickim ostrzałem artyleryjskim na mapie koło podbiegunowe w HD. Dziś niestety nie mam zbyt wiele dobrych informacji. Między innymi mogę powiedzieć, że Falati wrócił właśnie z siedziby Wargamingu w Mińsku i tam uzyskał odpowiedź, że niestety polskie drzewko wyjdzie jako drugie w tym roku i to właśnie Włosi będą pierwszą nową nacją w WOD. Jest to o tyle dziwne, że przecież była jasna informacja, że my mamy być przed Szwedami. Potem nam przełożono termin, byliśmy po Szwedach w planach, a teraz jeszcze Włosi nas wyprzedzą. I też pamiętajmy, my mieliśmy wcześniej czołg premium, no niestety tak wyszło. Jednak pojawiła się odpowiedź od tego, że polskie drzewko jest w trakcie przygotowań. Na jakim etapie rozwoju tego nie wiemy. W tym momencie chcę również poruszyć temat opisu filmu na kanale World of Tanks Polska, Dzienniki Twórców, Nowa Nacja i Nowa Mechanika. W opisie napisano tutaj ewidentnie wręcz, że to polska nacja będzie jako pierwsza, a okazuje się, że to był tylko celowy zabieg, taka zasłona dymna, aby nie wywołać wielkiej burzy hejtu, nienawiści za to, że znowu jesteśmy Olani. Ale zobaczcie, jak to nawet napisano. Na Wargaming kwestii. Ogłosiliśmy dwie nowe nacje, które pojawią się w 2018 roku. Pierwsza to oczywiście Polska. No i ewidentnie z tego można wywnioskować, że nasza nacja będzie pierwsza. Ale oczywiście to był tylko taki celowy zabieg, aby nas zmilić i nie wywołać wiadomo jadu w komentarzach. Choć i tak tego nie unikną, ponieważ ja wam o tym mówię. Po prostu. Co jest kompletnie bez sensu, mogli tego nie pisać i przynajmniej nie kłamać. No ale tak zrobili. Teraz druga kwestia to słuchajcie czołg Progetto 46. Pojawiły się kolejne informacje o parametrach tejże maszynki. To będzie oczywiście czołg premium ósmego tieru, który będzie miał ten taki nowy wyjątkowy magazynek z doładowaniem pocisków. I konkretnie dowiedzieliśmy się teraz na przykład tego, że pojazd ma już nie 4 pociski w magazynku, lecz 3. Osłabiono go. Poza tym pojawiła się informacja, że ma 10 stopni opuszczania działa i dowiedzieliśmy się, ile czasu będzie potrzeba na doładowanie konkretnego pocisku. I szczerze mówiąc, to nie są zbyt dobre wartości. Ogólnie pojazd na dzień dzisiejszy według mnie za dobrze to nie wygląda. Zacznijmy może od tego, jakie są te kluczowe parametry. 1400 HP, tyle miało być wcześniej, tyle wciąż jest, więc to jest w porządku. Jak na meda, nie narzekam. Mocne na tonę, ponad 18 koni, to też jest całkiem sympatycznie jak na ósemkę średniaka. Maksymalna prędkość 55 km na godzinę. Bardzo ładnie, ale nie znamy oporów dla gruntu. Tutaj pewien minus. Tyle tylko, że w tym momencie już trzeba powiedzieć, że sylwetka tego pojazdu sprawia, że kamuflażu dobrego to nie ma i będzie nie dość, że łatwo go wykryć to jeszcze trafić. A pancerze dużo to my nie mamy. Nawet na wieży swaicie jest tylko 80 mm. A kadłub z boku, z tyłu, łopanie. Arta przebija. Więc tutaj już jest taki jeden poważny problem. Pancerz, który łączy się z wielkością. No i teraz mamy działo. Działo chyba 90 mm, które może ma nawet niezłą penetrację, ale słuchajcie, średnie uszkodzenie na minutę w najgorszym wypadku wyniosą 883. 883. Uszkodzenie na minutę na ósmym tierze średniaku. No wartość co najmniej śmieszna, ale no wiadomo, że to będzie tylko yy, nieliczny przypadek. Poza tym tutaj jeszcze damy bonusy i spokojnie wyniesiemy, podniesiemy tą wartość powyżej 1000. Teraz wytłumaczmy sobie, jak to wygląda. Czas pełnego przodowania magazynka ma wynieść 38,35 sekundy, czyli powiedzmy ponad 38 sekund. Poza tym warto powiedzieć, że między pociskami mamy 2,5 sekundy, a pocisków mamy 3 w magazynku, czyli możemy zadać 240 uszkodzeń razy 3. Każdy łatwo policzy, że to jest 720, czyli mało. Na tyle mało, że nawet nie zdejmiemy szóstek na magazynek. 7 tym bardziej, a 8 to możemy w ogóle zapomnieć. 8 to zdejmiemy na 3 magazynki. O, cholera. Także no to nie jest. W żaden sposób porównywalne z klasycznym magazynkiem. Co z, słuchajcie, doładowaniem pocisków. Doładowanie pocisków to ten wielki komfort, który mamy mieć, ale doładowanie pierwszego pocisku zajmie 10 sekund, drugiego 13, trzeciego 17 sekund, więc. Obiektywnie oceniając, jest to według mnie za długo, szczególnie jeśli popatrzymy na to, że Czołgi premium średnie ósmego poziomu strzelające po właśnie 240, ładują zwykle 6 sekund z hakiem. A ten pojazd będzie ładował 3 pociski. Dużo, 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 dużo dłużej i jest to nieopłacalne, aby tym grać. I nawet jeśli będziemy mogli mieć chwilową przewagę sił ognia, to i tak to jest nieopłacalne z perspektywy całej bitwy. A jeśli założymy scenariusz, że będziemy strzelali pojedynczo, to tutaj jeden z graczy napisał, że DPM osiągalny to jest 1440, a jeszcze dołożymy do tego wentylację, może dosyłać, o ile będzie się dało go tutaj założyć, tego nie wiemy. No i wiadomo, towarzysze broni, ewentualnie racje bojowe. Wciąż to będzie słabo na tle konkurencji, a już taka lorka obecnie ma 1600 dpm i czuć, że to jest mało. Czuć, że w Lorce ten damage jest wyjątkowo niski, więc na pewno mam spore obawy wobec tej maszyny. Według mnie jest troszeczkę za słaba i dałbym tutaj cztery pociski, bo to jest ewidentnie za mało, aby czuć siłę ognia na pol bitwy. Według mnie. Czekam na Wasze opinie i oczywiście informuję, że pojazd ten będzie dostępny w sprzedaży zapewne już w marcu, już w marcu, więc niedługo, wraz z patchem, który doda mapy w HD. Wcześniej pewnie będziecie oglądali go w randomkach, na kontach testowych. No, tak zwykle to bywa. No i tak naprawdę to było na tyle ode mnie. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do oceniania i czekam na Wasze opinie o właśnie tym myku na kanale World of Tanks Polska. Co o tym sądzicie? Czy uważacie, że tak powinno się dziać? Bo według mnie nie. No i cóż, słyszymy się jeszcze dziś w starciu międzykontynentalnym pomiędzy Fame'em i Kopem 2, czyli Europa vs. Rosja najlepszy klan w World of Tanks. To tyle ode mnie na razie. Hej!